Fundacja Mam Marzenie spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające życiu. Wolontariusze poznają, jakie te dzieci mają marzenia, o czym tak naprawdę śnią, co sprawiłoby, że mogłyby zapomnieć o chorobie i co może dodać im otuchy do walki z chorobą. Spotykamy się właśnie z dzieciakami, które są przyjęte do programu naszej fundacji. I właśnie tam się z nimi bawimy na pierwszym spotkaniu i wiadomo, poznajemy te marzenie, a później działamy w kierunku tego, żeby je spełnić, czyli szukamy sponsora i promujemy to. No i wiadomo, że jak już mamy pieniądze, no to możemy działać. O tej fundacji dowiedziałam się na oddziale onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka, kiedy przyszło nam się leczyć. Nasza córeczka w lipcu zeszłego roku zachorowała na nowotwór złośliwy, chłoniaka burkita. Trudne, bardzo trudne do przejścia, ale jesteśmy po zakończeniu leczenia i bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się z tego tak wyjść. Zosi marzeniem był wyjazd do Legolandu. Jest ogromną fanką Lego i to od dawna już jakby gdzieś tam kiełkowało, jeszcze przed rozpoczęciem choroby, a tu jakby była taka możliwość i od razu wiedziała, że to właśnie to. Dlaczego warto spełniać tych dzieciaków marzenia? Warto spełniać marzenia wszystkich, nie tylko dzieciaków. Bez względu na to, czy są i w jakim stanie są. No bo to jest tylko chyba taki moment, w którym można czynić dobro dla każdego i oczekiwać uśmiechu, radości. Marzenia można pogrupować w takie cztery kategorie. Pierwsza to chciałbym dostać i tutaj marzyciele marzą o różnego rodzaju sprzętach, instrumentach, o tym, by dostać meble do pokoju. Kolejna kategoria to chciałbym zobaczyć i tutaj nasi marzyciele marzą o tym, by na przykład pojechać do Disneylandu, zobaczyć postaci z bajek disneylandowych, żeby zobaczyć piękne morze, pojechać w góry. Kolejna kategoria to chciałbym spotkać i tutaj bardzo dużo marzeń w ostatnim czasie realizujemy o spotkaniach z piłkarzami, między innymi oczywiście z panem Robertem Lewandowskim. I ostatnia kategoria, chciałbym być. I tu zazwyczaj dziewczynki marzą o tym, by zostać księżniczką, a chłopcy na przykład, by zostać strażakiem, żołnierzem. Oni pomogli wam, teraz widać, że pani z córką pomaga też w inny sposób. Właśnie zależało nam na tym, żeby pokazać, że ta pomoc jest potrzebna, że my doświadczyliśmy czegoś pięknego, że mogło się zrealizować jej marzenie i tak naprawdę chcieliśmy zachęcić wszystkich do tego, żeby włączali się w realizację marzeń tych dzieci, dla których no to może być jedyne marzenie.